Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy. Witam się z wami DJ Palosoid i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Na temat III wojny światowej poprzedni odcinek wzbudził wśród was liczne komentarze i naprawdę było ich wiele. Przeczytałem każdy i powiem wam, że w większości macie podobną opinię do mojej. Dzisiejszy odcinek Pro będzie zupełnie inną tematyką otoczony. Ale zanim do tego przyjdziemy, trzy wasze komentarze, wasze pytania jakby, które poruszę i od razu zachęcam was też do komentowania dzisiejszego odcinka, także przejdźmy do waszych komentarzy. ThePunisher.pl: ile przeważnie wsypujesz łyżeczek cukru do herbaty? To pytanie było najbardziej lajkowanym pytaniem. W sumie nie wiem dlaczego, czy tak bardzo rzeczywiście was interesuje, ile wsypuję łyżeczek cukru do herbaty. No ale okej, odpowiem na to pytanie. Przeważnie do takiego kubka herbaty, to jest w miarę dosyć duży kubek, tu jest taka wersja mniejsza, to możecie sobie porównać. Do takiego kubka herbaty wsypuję 3,5 łyżeczki. Do takiej standardowej szklanki, gdzie normalnie wlewa się wodę i zaparza herbatę, wsypuję około 2,5 do 3 łyżeczek cukru. Kuziom123: Żiżej, oglądam cię od dłuższego czasu, ale nigdy nie dowiedziałem się, skąd masz ramusa, skąd go masz i od ilu. Nie każdy pewnie będzie wiedział, o kogo chodzi, więc na chwilę zrobię cięcie i zaraz do was wraca. Mowa o tym delikwencie, proszę bardzo, to jest ramus, jak nie każdy będzie wiedział za bardzo, to jest pigmejski jeż afrykański. Zadałeś pytanie, skąd go mam, od jakiego czasu i tak dalej. Ramusa mam, moi drodzy, od września 2012 roku, dokładnie tak. 400 zł chyba za niego ponad dałem wtedy. I moi drodzy, kupiłem go na Allegro, ale nie, on nie był wysyłany w ten sposób, że to była wysyłka i szedł paczką po prostu, tylko to było na zasadzie takiej, że państwo, którzy go mieli, to po prostu go do mnie wysłali i tyle. Ale on mnie teraz liże i ja wiem, że za chwilę mnie będzie skubany gryzł, bo on lubi takie jazdy. Już mnie próbuje ugryźć, ale tutaj nie mam tyle skóry, żeby mnie złapał. Możecie sobie poglądać. Na szczęście, bo naprawdę on ma mocny gryz, skubany i... No i byłoby to nieciekawe. Ale dobra, ja go odłożę. Moi drodzy, zrobię cięcie znowu i za chwilę do was wrócę z kolejnym pytaniem. Okej, jestem z powrotem. Milena Szwejk pyta: Żiżej, co sądzisz o youtuberach, którzy uważają się za nie wiadomo kogo i obrażają innych youtuberów? Na przykład jakby ciebie obraził Negatyw lub Rojo lub ktoś inny. Mam nadzieję, że odpowiesz na to pytanie. Pozdrawiam. Negatyw nie, z Rojem miałem jakieś tam przygody. Generalnie z tych osób, które wymieniłaś, raczej nikt tutaj by problemu do mnie nie miał, bo z Negatywem akurat mam dobry kontakt i ostatnio nawet a propos jeży rozmawialiśmy, bo oni sobie z Martyną kupowali, ale dobra. Przejdźmy do samego pytania. Co sądzę o takich osobach, które obrażają innych youtuberów? Przede wszystkim trzeba mieć na względzie to, że taka osoba, która obraża, od razu zostanie zniesiona do pionu i inni youtuberzy po prostu ją zhejtują, bo to jest tak w przynajmniej obecnym YouTubie, że każdy ma jakieś tam grupy, z którymi się trzyma. Są jakieś tam osoby, które trzymają ze sobą, wspierają się wzajemnie, lajkują sobie filmy, komentują, czy po prostu jakaś tam współpraca między nimi wynika. I tych grup jest wiadomo wiele, bo mamy różne tematyki kanałów i te różne tematyki kanałów budują różne grupy społecznościowe, czy też te takie, które trzymają się ze sobą. No i jeżeli ktoś zostałby obrażony, no to wiadomo, że taka grupa się postawi za takim youtuberem, a ta osoba zostanie raczej jakby zhejtowana. Przykład ostatnimi czasy, bany ku. I tyle. Dzisiejszy temat odcinka, moi drodzy, czyli Talking Angela, czy jakkolwiek by to ktoś chciał nazwać. Temat kontrowersyjny z racji tego, że powstało wiele plotek na ten temat i łańcuszków. Ja te łańcuszki, moi drodzy, dzisiaj obalę i powiem, jaka jest prawda, więc bez problemu przejdźmy do tematu. Taki Rabane, czyli Justyna z naszej kopalni Wungla, pisze:
Daniel, ostatnio wspominałam Cię o aplikacji Talking Angela, która podobno została stworzona przez pedofila, który przez nią obserwował, a nawet zadawał pytania dzieciom. W oczach kotki ponoć widać też pokój i mężczyznę przy komputerze. Jak sądzisz, czy może być to prawda, czy tylko kolejny mit internetowy? Moi drodzy, zainstalowałem sobie taką aplikację właśnie o nazwie Talking Angela. Dokładnie wygląda to w ten sposób. Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie działa. Ok, mam... O, jakiś rol tu jest, nie wiem o co tutaj za bardzo chodzi, ale ok. Coś rolujemy. Dobra, zaraz zobaczymy, co się stanie. Sorry, że mi tu się odbija światło, ale akurat tak dzisiaj pada. Wybrało tu coś? Try again tomorrow. No niestety nic nie wygraliśmy. No ale dobra. Generalnie aplikacja polega na tym... Dobra, że mamy kota, który zadaje nam pytania. Pytania są w formie po angielsku, jak widzicie. I generalnie możemy użyć albo czatu, albo po prostu możemy powiedzieć naszym głosem. I generalnie coś tam dzieje się na ekranie. Na przykład wciśnijmy i powiedzmy hello. Hello. Wow. Jakieś pytania nam tutaj zadaje nawet Talking Angela. Dobra, odpowiedzmy C. Ok, dobra. Generalnie aplikacja, moi drodzy, ponoć używa czegoś takiego jak kamera. Robi nam zdjęcia co jakiś czas, przynajmniej według plotek, które powstały. Sprawdza naszą lokalizację i wiele osób martwi się o to, że ta aplikacja, po tej stronie aplikacji stoi pedofil, który niby ją napisał i werbuje do swojego domu dzieci, czy jakby po prostu je znajduje. Generalnie ja zdementowałem już w sumie tą plotkę na samym początku, jak tylko o niej usłyszałem, z racji tego, że jeżeli zostaje wypuszczona aplikacja do internetu, no to raczej ona jest sprawdzana. No i ktoś, kto wypuściłby normalną apkę, no to fakt, okej, ona może stać się popularna z jakimiś tam założeniami, ale twórcy tej gry mają na pokładzie jakby swojej historii z aplikacjami inną aplikację, również działającą na podobnej zasadzie, i jest to Talking Tom, chyba bodajże. I to jest kot, który również rozmawia poprzez smartfona. Ta aplikacja została wydana na systemy iOS i Android już jakiś czas temu, chyba ponad rok temu. I właśnie rok temu było dosyć głośno o tej aplikacji, a ostatnimi czasy zrobiło się ponownie o niej głośno. Jest to aplikacja studia Outfit 7. I moi drodzy, była ona sprawdzana przez takich gości, którzy nazywają się Naked coś tam. Dokładnie Wam teraz nie powiem, bo czytałem to jakiś czas temu. Ta aplikacja została sprawdzana pod tym względem, czy jest ona niebezpieczna i czy rzeczywiście za tym stoi ktoś, kto mógłby być pedofilem. Odpowiedź jest prosta. To jest czysta aplikacja i spokojnie można ją ściągnąć. Wszystkie mity, które powstały na jej temat, tak, są to mity i je obalam, to po prostu z założenia zwykłe łańcuszki, które wymyślili ludzie, że w oczach tego kota niby widać jakiś domek, widać jakiegoś pedofila, jakieś grupy czy gościa, który po prostu chce nas, no nie wiem, załóżmy, że zgwałcić, jeżeli jesteśmy dziećmi. To wszystko to bajka i nieprawda, moi drodzy. Pytania, które zadaje kot, są po prostu randomowe i fakt, czasami mogą one być dziwne, ale są na przykład łańcuszki tego typu, że ktoś rozmawiał sobie z Angelą na temat taki, że gdzie mieszka, ona powiedziała jakąś lokalizację, która była oczywiście przekłamana i nie wiązała się z prawdą totalnie. No i Talking Angela na to odpowiedziała, że kłamie i podała prawdziwe miejsce zamieszkania jakby tej osoby. Trzeba mieć na względzie, że w smartfonach, które są już bardziej nowoczesne, jest, moi drodzy, coś takiego, zaraz Wam pokażę. Czekajcie, bo tutaj mam cały czas włączoną tą aplikację, tylko sobie znajdę. Ok, widzicie, co tutaj jest? O, nie wiem, czy będzie widać. O, jest, widać. Widzicie, co tutaj jest?
co jest napisane GPS. Ja w obecnej chwili akurat mam go wyłączonego, ale jeżeli jakieś dziecko dostaje telefon swojego rodzica w dłoń, no to fakt, sorry, że tak się tutaj nos mi spędzi. Jest, moi drodzy, fakt taki, że ten GPS po prostu może być włączony. I Talking Angela, sama aplikacja waży 50 MB, więc to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o aplikację, może mieć wbudowany taki system lokalizowania danego użytkownika, który rozmawia z tym kotem. No i w momencie, jeżeli skłamie adres, to poprzez Wi-Fi, czy też poprzez dane, które są wysyłane gdzieś tam do satelity, czy generalnie są w telefonie używane, Talking Angela określa, że lokalizacja jest przekłamana, no i pisze, jaka jest prawdziwa. Tutaj nie ma się czym przejmować. Nie wiem, dlaczego powstały niby plotki, że sama aplikacja używa przedniej kamery w telefonie. Czy też robi nam zdjęcia co 10 sekund i żeby oszukać tego pedofila, trzeba zasłaniać obydwa aparaty, żeby on nas nie znalazł i generalnie nie miał do nas dostępu. Bo na przykład są też historie, gdzie niby pedofil, tak, pedofil rozmawiający z dzieckiem powiedział, że znaczy, ktoś tam chciał wyłączyć tą aplikację i on powiedział, że nie dasz rady, ja i tak cię znajdę i tak dalej. No trzeba podchodzić do tego, co Talking Angela mówi, z dystansem. Tutaj nawet same studio Outfit 7, wypuszczając tą aplikację, właśnie tak powiedziało, no bo w końcu tej aplikacji używają dzieci, a jak wiadomo, dzieci lubią wyolbrzymiać wszelkiego rodzaju sytuacje, także nie ma się czym martwić, aplikację można ściągać bezproblemowo, możecie się bawić, gadać z nią jak tylko chcecie i nie macie się jakby w ogóle powodów do tego, żeby przejmować się tym, że ktokolwiek was znajdzie, a nawet jeżeli ktoś chciałby i wierzyłby w to, że jest pedofil po drugiej stronie, to mając, załóżmy, te wasze 15 lat, raczej potrafilibyście się sami obronić i nie dalibyście się jakiemuś zwykłemu facetowi, czy to w dzień, czy w nocy. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Kurde, ja się muszę podrapać jakoś bardziej, bo ten nos mnie tutaj denerwuje. Sorry bardzo, także ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/DJPalaside and thumbs up oraz do mojego sklepu z koszulkami DJPalasideCapsule.pl. Moi drodzy, przypominam o spotkaniach, które będą na Intel Extreme Masters oraz na Pyrkonie. Wszystko jest w opisie, moi drodzy, bo to już na dniach, więc być może jak już oglądacie to Prorozmawiajmy, to ja już jestem w drodze do Katowic, albo może już jestem nawet w Katowicach, nie wiem, kiedy ten odcinek wypuszczę, albo się po prostu do tego spotkania będę z wami szykował. Także to by było na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka. Hej!